Mój przyjaciel Dyzio przechodzi właśnie Minecrafta, a ja będę mu utrudniał albo ułatwiał grę używając Morph Moda, więc oglądajcie do samego końca, bo naprawdę będzie śmiesznie. Ale mi się trafiło dobre drzewo, muszę je ściąć całe, ile już mamy drewna? O, dobra, on tam właśnie się zajmuje kopaniem drzewa. Okej, a my pójdziemy sobie właśnie tutaj. Dobra, zobaczcie, i teraz zmienimy się, w kogo by się tu zmienić? Dobra, może na początku zmienimy się w konia, zobaczcie, jestem koniem. What the heck, dobra. Czekajcie, pójdziemy tutaj sobie do niego, dobra, i uderzymy go, zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, 3, 2, 1, let's go! Co mnie uderzyło? Spadłem, przycięcie. Koń? Taki biały, wielki koń, co ty tutaj robisz? Nie widziałem tu nikogo, zanim zacząłem kopać. O nie, ty się nas zauważył, dobra. Mam nadzieję, że nic nie zrobi, będziemy się zachowywać tak niepozornie. Dobra, idź stąd, koniku, bo ja nie mam czasu. Pszczółki teraz latają, ile zwierząt, dobra, nie mam na nie czasu, idę kopać dalej. Dobra, mam teraz pomysł, zmienimy się w taką niebieską owieczkę, zobaczcie, jestem niebieską owieczką i na pewno Dyziowi się spodoba, ponieważ on bardzo lubi kolor niebieski. Dobra, zobaczcie, teraz weźmiemy sobie szybko krzesiwo, okej, do ręki i uderzymy go. Czekaj, czekaj, dobra. Dobra, on doszedł tutaj, okej, czekajcie, podejdziemy sobie, cyk. O, ja se chciałem, a palę się, co tutaj się dzieje? O, niebieska owieczka, to ty mnie podpaliłaś? Ale jesteś piękna, kocham niebieskie owieczki, ale nie podpalaj mnie tak więcej, owieczko, bo ja tu chciałem sobie wykraftować jakiś kilo w końcu. Czekajcie, dobra, napiszemy mu teraz, patrzcie, tabliczka damy tutaj i napiszemy mu to nie ja. To nie ja? Przecież owce nie umieją pisać. Co tutaj się dzieje? Czemu tu jest ta tabliczka się postawiła? To nie ty mnie postawiłaś? Dobra, biorę tą tabliczkę. Może mi się przyda. Nie, no dobra, Dysio to naprawdę chyba nie ogarnia, co się dzieje. Dobra, ale on już na pewno teraz wie, że coś w tym Minecrafcie jest naprawdę nie tak. A my teraz zamienimy się, może zamienimy się w Creepera, dobra, i będziemy straszyć Dyzia, patrzcie, z tym Creeperem, dobra. Czekajcie, podejdziemy stąd, dobra, podejdziemy do niego tym Creeperem. Dobra, w końcu sobie zrobię kamienny kilof. Dobra, mam go, co tu robi Creeper, muszę uciekać. Dobrze, że go szybko zauważyłem, bo by jeszcze mnie wysadził. Nienawidzę Creeperów, one wszystko niszczą. Dobra, okej, okay. Nawet się nie skapnął, przecież taki Creeper już by dawno zdążył wybuchnąć przy nim. A, Creeper, ja muszę wrócić po swój crafting. Chłop chciał wrócić, jeszcze mnie spotkał. Dobra, zobaczcie, Dyzio tam sobie niszczy trawę. Prawdopodobnie będzie tutaj zaraz przychodził, więc zmienimy się w krowę. Piszemy sobie koł, okej, okay, jesteśmy krówką. Patrzcie, on tutaj idzie, dobra, zachowujmy się niepozornie. O, ile krówek, akurat potrzebuje trochę jedzonka. Muszę zabić te krówki, żeby mieć jedzonko. O nie, dobra, musimy tutaj jednak odejść, bo Dyzio będzie chciał nas zabić, a jak nie będzie nas mógł hitnąć, to będzie niedobrze. Dobra, poczekajcie, teraz może zmienimy się na przykład szybko w kota się zmienimy, dobra, takim... Padłem! Kto tutaj tą kopalnię zrobił? Co? On jest w kopalni? Dobra. A, bez kitu coś tu jest. Dobra, zabija krowę. A ciekawe, czy kota zabije. Podejdziemy do niego takim kotem. O, co za słodki kotek. Ciebie nie zabije, ale masz niebieskie oczy, tak jak mój ulubiony kolor. Dobra, idę szukać dalej, kotku. Dobra, więc ja będę teraz Dysia śledził, żeby jeszcze by lepiej go sprankować. Chyba znalazłem miasto tam w oddali. Dobra, muszę tam szybko iść. W końcu miasto, ale szczęście. Mam nadzieję, że będzie tam kowal. Dobra, ja tego kowala już tam widzę. Dobra, poczekajcie, więc może teraz zamienimy się w nietoperza. Dobra, zamienimy się szybko w nietoperza. Okej, okay, żeby nas nie widział. Dobra, teraz wejdziemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że Dyzio nie wejdzie jeszcze do kowala. Dobra, skopiemy się tutaj, żeby do niego wejść. Dobra, i damy Dyziowi OP itemy. Białe łóżko, Jezus, ono mi się przyda, gdy będę chciał się przespać, gdy będzie już ciemno. Dobra, teraz może pójdziemy tu do kowala. To jest dobra, jakiś piecyk. Piecyk sobie też wezmę na później. Nawet dwa i wchodzę do domu. Villager? Odsuń się, bo nie mogę przejść. Nie lubię villagerów. Idź stąd. Sio. Dobra, skrzyneczka. Żelazna zbroja. Kiedy takie dobre rzeczy tu są? Dobra, ale biorę wszystko. Chlebki sobie też wezmę. Jeszcze do tego dwa jabłka. Dobra, teraz wyjdziemy sobie stąd szybko, żeby Dyzio nie widział. Ej, kto tu drzwi otworzył? O nie, dobra, Dyzio chyba się skapnął, że coś jest nie tak. Dobra, odlecimy sobie właśnie tutaj. No nie, ten wielki golem się obudził i teraz mnie goni. Będę musiał go zabić. O nie, Dyzio goni golem. Poczekajcie, też się zrespię w golema. Dobra, patrz, jakim jestem wielkim.
wielkim golemem. Dobra, podejdziemy do niego. Dwóch golemów go będzie naparzać. No i co? Teraz nic mi nie zrobisz, golemie. Mam na was sposób. O nie, drugi golem. Patrzcie, będziemy pomagać Dyziowi. Dobra, zobaczcie to. No dobra, dzięki golemie za pomoc. Ty jesteś normalny, nie to co on. Od razu zaczął mnie gonić bez powodu. Dobra, damy Dyziowi może niebieskiego kwiatka. Zobaczymy, czy się ucieszy. Cyk. Niebieski kwiatek, mój ulubiony. Ale on jest ładny. Uwielbiam cię, golemie, za to, że mi pomogłeś i dałeś mi niebieski kwiatuszek. Ale teraz muszę iść do jaskini po diamenty. Cześć, golemie. Dobra, patrzcie, Dyzio jest tutaj, śledziłem go. O, jaskinia, w końcu, ale ile jest tu kolcy i tych niedobrych creeperów. No nie, szkielet, zabiję go, niedobry szkielet. Dobra, teraz jesteśmy właśnie takim nietoperzem, ale teraz zmienimy się w pomocnego creepera. Zobaczcie, będę mu się starał pomagać, co wywoła u Dyzia niezły szok. O nie, wpadłem do wody, dobra, czekajcie, przejdę sobie tu, on jest tam, widzicie? Przed chwilą były jakieś wybuchy, więc teraz go uleczymy, dobra, czekajcie. Tylko żeby tak nie widział, bo to będzie troszeczkę zbyt podejrzane. Dobra, rzucę w niego tymi podkami. Ej, coś mnie uleczyło, miałem tak mało HP, a teraz do... Creeper! Co ja tu robię koło niego? O Jezus, dobrze, że go zauważyłem w porę. O nie, dobra, on myśli, że jestem zły. Czekajcie, weźmiemy może... O nie, zombiak! Dobra, czekajcie, Dyziowi trzeba pomóc jeszcze raz, rzucimy w niego tymi podkami. Znowu podka, ale tu jest miedzi, muszę ją wykopać, tyle miedzi. Dobra, on właśnie teraz myśli, że jestem zły, ale teraz weźmiemy sobie tabliczkę i na jego ulubionej tabliczce, tej niebieskiej, napiszemy mu właśnie, że jesteśmy dobrzy. Czekajcie, postawię tu tą tabliczkę przed nim. Jestem dobrym creeperem. Dobra, cyk, zauważy to? Idź ode mnie, creeperze. A co to za tabliczka? Ale odsuń się, creeperze, ja tobie nie... O, odsuwa się. Jestem dobrym creeperem? Jeszcze kiwa mi głową. Dobra, biorę tą tabliczkę, bo jest taka fajna, a jej kolor mnie przekonuje. Dobra, creeperze, ale masz mnie nie wysadzić, rozumiesz? No, masz szczęście. Dobra, to ja idę. Potrzebuję szukać żelaza. No dobra, widzowie, więc teraz Dyzio idzie szukać żelaza, a my w tym mu pomożemy. Dobra, jeszcze więcej bloków żelaza. Czekajcie, mam nadzieję, że teraz nie widział, jak przeleciałem. On musi... No nie, patrzy się na nas. Creeper, to ty nie, to nie jesteś mój dobry creeper. Narespimy mu tutaj bardzo dużo żelaza, dobra, żeby tutaj właśnie nie widział. Dobra, cyk, 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 okej, on jest cały czas tam, walczy z zombiekami. I teraz zobacz, ile jest... Patrzcie. Creeper, ty jesteś tym moim creeperem, tak. Ile tu jest żelaza? No nie, no głupi szkielet. Muszę dobra, czekajcie, go rozwalić. Musimy mu pomóc w takim razie. Teraz go uderzę. Okej, zabiłem tego szkieleta. Możemy tu wracać. Moje żelazo, ile żelaza tutaj. To jest jakieś szczęście dzisiaj. Muszę wziąć wszystkie. Dobrze, creeperze, zabijaj te niedobre zombiaki. Nie lubimy ich. Nie no, to co tu się dzieje, że on w to w ogóle jest w stanie uwierzyć, to jest hit. Dobra, patrzcie, w ogóle tam mamy kolejnego creepera, a właśnie miałem pomysł, żeby zrespić tutaj kolejnego i zobaczymy, jak zareaguje. Dobra, gdzieś on stoi tam, coś przepala, ale my teraz zrespimy więcej creeperów i zobaczymy, jak właśnie zareaguje. Dobra, cyk, dwa, jeden. Patrzcie, podejdziemy do niego teraz. Nie, creepery, tylko żeby piecyka mi nie wysadził. No nie, wysadził mi ten creeper mój piecyk, który dopiero postawiłem. Jakie to jest nieszczęście. Nienawidzę tych twoich creeperów, ty jesteś tylko jeden normalny. Haha, ale nie skaptał się, że to ja właśnie postawiłem mu te creepery. W ogóle to jakiś idzie inny zombiak. Czekajcie, muszę go zaciupać. Dobra, idę pod jaksy, creeperze, chcesz to idź za mną. Dobra, Dyzio będzie szedł tamtędy, ale nie, no moment, musimy go zaprowadzić do jaskini, bo idzie w złą stronę. Idziesz, creeperze? Co ty tam tak podskakujesz? Czy chcesz mi coś pokazać? Tamtą stronę trzeba iść. No dobra. O, dobra, zaczaił, Dyzio zaczaił, o co mi chodziło, dobra. Także teraz go tędy sobie o, nie, tutaj jest kolejny zombiak, czekajcie, usunąłem sobie mieczyk. Teraz go tutaj będziemy musieli zaciupać. Cyk, 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 dobra. Idzie za nami, idzie Dyzio, dobra, dobra. I tutaj mamy zejście, tylko właśnie nie będzie mógł tutaj zejść. Dobra, czekajcie, wezmę sobie teraz wiadro wody. O, wylałeś wodę, creeperze, dobra, chyba trafię. Dobra, udało mi się. O nie, szkielety, ratunku. Dobra, Dyziowi trzeba pomóc, bo zaraz go zabiją. Dobra, czekajcie, będę te creepery, no przepraszam, szkielety tutaj bił. Dzięki, creeperze. Kolejny. Wsionie, toperze, ja tu jeszcze muszę wykopać trochę miedzi. Dobra, dobra, teraz może pomożemy Dyziowi i szybko właśnie diamenty mu tu porespimy. Dobra, weźmiemy sobie ten diamentowy bloczek, dobra. I tutaj porespimy mu właśnie dużo diamentów. Dobra, 12, myślę, że będzie spoko, albo nawet tu jeszcze więcej. I tutaj, okej. Dobra, Dyzio jest tam, musimy mu pokazać te diamenty. Co to jest? Czy to jest redstone? Znalazłem redstone, Nunu na pewno by się ucieszył bardzo z tego powodu, bo jest to jego ulubiony blok. O tak, właśnie bardzo lubię redstone, czekajcie, może to podniosę, okej. Okay.
dawaj to, creeperze, zaraz cię zabiję. Dawaj. Nie, dobra, Dyzio chce nas tutaj poskromić. Dlaczego? No już oddałem redstone, ale bardzo go chciałem, bo to jest mój ulubiony blok. Masz tylko jednego, bo reszta mi się przyda. Dobra, dał nam przynajmniej jednego, a teraz go zaprowadzimy tutaj. Ile diamentów? Skąd one się tu wzięły? Najpierw redstone, a teraz diamenty. O nie, on wybuchnął mi tyle diamentów. No nie, nienawidzę tych creeperów. Creeperze, odejdź, bo wybuchną mi zaraz kolejne diamenty. Dobra, czekajcie, może podwędzimy mu tutaj jakiegoś diaksa, co jest? Oddawaj tego diamenta. Nie, dobry creeper, oddawaj moje diaksy. Dobra. Dobra, oddałem mu tutaj, żeby się nie denerwował. Dobra, teraz może Dyziowi porespimy hordę zombiaków. Zobaczymy, jak zareaguje na tą hordę. Zobaczcie to. Ile zombiaków? Jeszcze ten mały. No nie, teraz to mnie na pewno zabiją. Ja muszę stąd uciekać, ale nie wiem jak. No nie. Dobra, patrzcie, mu trochę pomożemy. Jak rzucamy leczenie w zombiaki, to wtedy one umierają. Dobra, gdzie jest Dyzio? Tam idzie, dobra. Dobra, one na pewno za mną nie wejdą. O, ulecz mnie jeszcze. Dzięki, creeperze. Goni mnie ten mały zombiak. Dobra, cały czas śledzę Dyzio. O kurczę, jakiś inny biom w ogóle. O, czy tutaj jest Ancient City? O mój Boże, jakie to jest wielkie. Obym nie spotkał tylko Wardena. O nie, dobra, mam nadzieję, że Warden właśnie się nie zrespi. Chociaż w sumie moglibyśmy mu trochę pomóc, żeby go wyłać. Dobra, będę tutaj się kręcił. W ogóle Dyzio cały czas kopie te bloki. No nie, Dyzio, przecież... Dobra, poczekajcie, muszę go... nie mogę bić... O nie! O nie, Warden! Muszę uciekać stąd! Skąd on się tu wziął? Ja tylko niszczyłem sobie bloki! O nie, on nawet tego nie wie, że jeżeli będzie się niszczyć, to będzie Warden. Dobra, gdzie on jest? Gdzie jest Dyzio? Tutaj... Domek, skąd się tu wzięła niebieska wełna? Warden wie, jaki kolor chyba jest najlepszy. Chyba mnie nie wyniucha. Patrzcie, on właśnie tutaj niucha Dyzia. Dobra, może weźmiemy, nie wiem czy lawa go bije, raczej nie, ale bym go zalał lawą, bo jeżeli nie będzie tej lawy... Poczekajcie, patrzcie, nie, no chodź tu, Wardenie. O Boże, nie, on jest nieaktywny na lawę, niestety się nie będzie w tym palił. O Boże, on ryczy na Dyzia, no nie, Dyzio jest pewnie gdzieś tam. Ja się dostałem, no nie. O nie, dobra, wykopałem się, muszę uciekać przed nim, żeby mnie tylko nie dogonił ten Warden. Okej, dobra, idziemy cały czas za Dyzią, on może mieć teraz bardzo mało HP. O Boże, zrespił się kolejne dwa się zrespiły. Boże święty, widzowie, czy wy to widzicie? A co tutaj się dzieje? Uciekam stąd, nawet już diamentów nie zbieram, bo zaraz ginę. O Boże, cztery Wardeny się zrespiły, widzowie. To jest niemożliwe po prostu, co tu się dzieje. Dobra, przejdziemy sobie tędy do Dyzia. Jezus, ile to jest Wardenów, ja muszę szybko stąd uciekać. Tu wybudowałem sobie właśnie schody i uciekam stąd. Chodź, creeperze, musimy wiać. Muszę się teraz dostać jakoś do netheru, creeperze. Dobra, miałem tyle diamentów, ale przez tego Wardena nie miałem czasu tego wykraftować. Zrobię sobie diamentową zbroję. Dobra, Dyzio teraz będzie kraftował, ale potrzebuje się dostać do netheru, więc teraz niepozornie, tak totalnie niepozornie, czekajcie. Wejdziemy sobie tutaj, okej, zniszczymy to. Obsydian, dobra, krzesiwo. Mam nadzieję, że się nie skapnie, dobra, czekaj. Raz, dwa, trzy, albo zrobimy sobie tutaj wejście, dobra. Raz, dwa, trzy, dobra, tak jest. I odpalimy ten portal, dobra. I teraz zaprowadzimy go tutaj, dobra. On teraz kopie żelazo, ale ja tutaj podejdę. Halo, Dyzio, Dyzio, halo, halo. O, creeper. Ty, a co tam stoi za tobą? Ja widzę coś fioletowego. Czy to będzie portal? O tak, to jest portal. Chodź, wskakujemy, creeperze. Dobra, czekajcie, teraz wchodzimy sobie właśnie. Dobra, creeperze, teraz musimy znaleźć fortecę, żeby móc znaleźć blazy i pozyskać z nich pałki, które nam się później przydadzą. Więc Dyzio, tak samo zaprowadzimy właśnie. Ja tu sobie odlecę i teraz pójdę szukać właśnie fortecy. Dobra, udało się znaleźć fortecę. Czekajcie, skoczę tutaj, nie dostanę. A Dyzio idzie? Forteca, dziękuję, creeperze, że mnie tutaj doprowadziłeś. Tylko jak ja mam tutaj zejść? Chyba skoczę? O, udało się. Mały włos i bym nie żył. Dobra, teraz potrzebuję, Dyzio, pewnie pałek blazów. Tylko gdzie te blazy w ogóle? Nie wiem, gdzie mogą być. Świniak! Co to jest? Jaka okropna świnia, idę ją z... O Boże święty, dobra, idziemy w takim razie w tamtą stronę, jakby Dyzio nie dał rady, to tutaj służę pomocą. Ole, to jest wielki świniak. Dobra, Dyzio sobie patrzy tam w tamtą skrzynkę, a my tu szybko podłożymy mu diamentowy miecz, zobaczcie to. Kolejna skrzynka, diamentowy miecz, o Jezus, jak dobrze dropło, wymieniam to szybko. Dobra, już słyszę blazy, czekajcie, zaprowadzimy tutaj Dyzio, o Boże, ile blazy, będę musiał pomóc. Dobra, blazy, będziemy mieli pałki, bijemy je, o nie, one strzelają. Dobra, może Dyzio pomogę? Dobra, jeden nie żyje. Z łuku, okej.
Okej, okay, patrzcie, będę strzelał w tych blaze'ów, dobra, cyk. O, dobra, poszedł jeden, dobra, cyk. Ale on strzela, dobra. Kto mi pomagał strzelaniem z łuku? To ty byłeś, creeperze? Potrzebujemy więcej pałek blaze'ów, chodź, bijemy je. Dobra, czekajcie, nie mogę uderzyć Dyzia, także okej, okay, dobra, kolejny zabity, cyk. Weźmiemy sobie różdżki blaze'a, weźmiemy trzy, żeby Dyziowi już na pewno właśnie wystarczyło. Dobra, wejdziemy sobie tam, wrócimy do niego. O nie, liderowy szkielet, muszę go zabić, dobra, on mnie teraz nie może trafić i do lawy. Czekajcie, teraz damy właśnie Dyziowi pałki, proszę bardzo, Dyzio. O, przyniosłeś tą pałkę, o której marzyłem, mamy już 8. Ale teraz musimy znaleźć w końcu perły. Okej, teraz trzeba Dyzia doprowadzić jakoś do bastionu, żeby dostał szybko swoje perełki, a potem pójdziemy na smoka. Dobra, widzowie, chyba znalazłem bastion, tedy sobie idziemy, tak, tutaj jest bastion, dobra. Czekajcie, zejdziemy sobie tutaj, Dyzio idzie za nami, idzie. O tak, bastion, w końcu, teraz musimy znaleźć jakiegoś piglina, żeby dostać ender perły. O nie, weszliśmy w sam głąb, tutaj czekajcie, musimy nie, Dyziowi... O mnie! O Boże święty, dobra, trzeba mu pomóc. Dobra, patrzcie, Dyzio się bije tam z piglinami, a my pójdziemy tutaj, zamienimy się w takiego właśnie dobrego piglina. Czekajcie, żeby nas nie widział. Napiszemy piglin, dobra, okej, okay, dobra, chyba nie widział. Weźmiemy sobie też również złoty miecz, hitniemy go raz i da nam złoto. Tutaj jest jakiś piglin, może będzie dobry, dam ci złoto, ale nie bij mnie, już wyrzucam. Wyrzucę ci na początek połowę, no... Dobra, gdzieś... Dyzio dał nam złoto, tyle. A nie, tu jakiś w ogóle... Nie, idź stąd, dobra. Ale go zabił piglin tego małego. Co jest? Dobra, czekajcie, teraz właśnie zastanawiałem się, mamy sztabkę złota, damy mu na początku trochę dirta. Nie, o nie, dirta nie chcę, co ty mi wyrzucasz? Zaraz cię zaciupię. Dawaj mi perły, a ja w tym czasie wyrzucę niepotrzebnych rzeczy, bo nie mam miejsca w ogóle. Dobra, może teraz damy mu blok diamentu, zobaczmy jak zareaguje. Diamentu, blok, kocham diamenty, ale nie potrzebuję diamentów, ja ci napiszę co chcę. Dobra, Dyzio będzie pisał, chcę perły, okej, okay. No to skoro chcesz perły, to damy mu od razu 16, dobra, cyk! 16 pereł, dobra, masz resztę złota, bo mi już się nie przyda, piglinie. Idę szukać portalu ze smokiem, a ty, piglinie, dalej czekaj, aż ktoś ci da złoto, pa! Dobra, muszę się teraz zmienić w creepera, ponieważ byliśmy pomocnym creeperem, dobra, jestem teraz creeperkiem. O, wrócił mój creeper. Ej, creeperku, zobacz, jakie znalazłem perły, wytradowałem się właśnie z piglinem. W takim razie wyjdziemy tutaj, może tędy mu zrobię drogę. Patrzcie, Dyzio jest tam, dobra, a my szybko pójdziemy sobie tutaj i postawimy mu właśnie portal. Dobra, poczekajcie, postaram się zbudować najszybszy portal, jak się tylko da. Poczekajcie, czekajcie, dobra, cyk, 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 okej, okay, dobra. O, co ty znalazłeś, creeperze, znowu portal? Czy to będziesz portal tam, gdzie myślę? Chodź, wskakujemy. Teraz musimy szukać portalu do endu i trzeba zabić smoka. Dobra, w końcu wyszliśmy stąd, jesteśmy na normalnym świecie, ale teraz jest czas wyrzucić oko Endera i znaleźć portal do Endu. Ha, w tamtą stronę musimy iść. Dobra, mam łódkę, musimy płynąć. Nie wiem, jak ty sobie poradzisz, creeperku. Ty też masz łódkę może? Dobra, prawdopodobnie też będę mógł wejść do łódeczki. Czekajcie, zobaczymy. O tak, creeper w łódce! Creeper w łódce, co tutaj się dzieje, creeperku? Ty nawet umiesz pływać, tylko nie wpadnij do wody. Dobra, przeszliśmy już taki kawał. To musi być tutaj. Rzucam kolejną perłę i zobaczymy, gdzie ona poleci. Dobra, jest centralnie pode mną, czyli mogę się skopić tutaj, chodź, creeperze. Ło, dobra, Dyzio znalazł strongholda. Czekajcie, pójdziemy tutaj za nim, tylko nie mogę go przegonić, bo skapnie się, że jestem na game modzie albo coś. Dobra, już jesteśmy w strongholdzie. Tak się cieszę, że zabiję smoka, tylko najpierw trzeba go znaleźć. Dobra, Dyzio plądruje sobie tam, a my teraz właśnie pójdziemy szukać tego strongholda, bo nawet nie mam pojęcia, gdzie on może być. Dobra, to może tutaj. Dobra, mamy to miejsce, zobacz, widzisz to, creeperze? Można teraz wsadzić perły. Czekajcie, ja zakleję tutaj właśnie, żeby Dyzio na pewno nie wpadł do lawy. Zniszczymy ten brzydki portal, znaczy, przepraszam, spawner. Mamy to, widzisz to, creeperze? No dobra, wskakujemy. Ale widzowie, zanim właśnie Dyzia zaprowadzę do smoka, to wy zostawcie teraz subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście, żeby wszystkie powiadomienia oczywiście dochodziły. A my teraz właśnie, czekajcie, zbuduję tutaj Dyziowi taki most. Creeper buduje mi most z obsydianu. To jest wspaniałe, że creeper mi tak pomaga. O nie, ile tu jest tych endermanów. Dobra, poczekajcie, musimy Dyziowi pomóc. Zamienimy się teraz w endermana, czekajcie, żeby nas nie widział, to pójdziemy sobie właśnie tak. On już idzie, teraz będzie właśnie niszczył te kryształy, a ja zamienię się w endermana, dobra. Teraz muszę Dyziowi pomóc zniszczyć te kryształy, dobra, jeden, cyk. Pójdziemy teraz zniszczyć drugi, okej. A, spadłem! Patrzcie, Dyzio wam właśnie spadł, rozlał sobie wody na szczęście. Mam nadzieję, że się oczywiście nie skapnie.
czwarty, trzeci tutaj będzie i będzie też drugi, no i ostatni, dobra. Ej, tutaj nie ma żadnych kryształów, wszystkie są zniszczone, to znaczy, że możemy bić smoka, ale czemu ich nie ma? Może Creeper ich zniszczył. Dobra, właśnie, teraz musimy zamienić się w Creepera, pomocnego Creepera i właśnie będziemy pomagać Dyziowi w pokonaniu tego smoka. Dobra, wejdziemy sobie tutaj i patrzcie, zrobimy sobie wykowadle, kowadło, dobra. Ostrość, tak, najlepszą jaką się da, ostrość 5 i właśnie skraftujemy sobie najlepszy miecz jaki tylko się da, dobra, i będziemy pomagać Dyziowi jak smok będzie perczował. Widzę mojego Creepera. Dobra, Dyzio nas zauważył, okej. No kogo on się, patrzcie, smok perczuje, dobra, czekajcie, musimy właśnie się tutaj pozbyć tych rzeczy, dobra, perczuje, no to ja w takim razie Dyziowi będę pomagał, cyk, cyk, cyk. O Jezu, Creeper pomaga bić mojego smoka, dobrze Creeperze. Dobra, smok kolejny raz perczuje, czekajcie, będę tutaj Dyziowi pomagał, ale to szybko właśnie idzie. Smok ma już połowę HP, zaraz go zabijemy, teraz z łuku trzeba go trochę pobić. Dobra, Dyzio, teraz podpalimy, żeby było chociaż trochę śmiesznie, czekaj, no nie. Dyzio, Dyzio, czekaj, no proszę, o, dobra. Podpaliło mnie coś, co tu się dzieje, jak to się stało, Creeperze, to ty, wiedziałem, że jesteś zły. Nie, dobra, czekajcie, ugasimy go, żeby nie było właśnie, że jesteśmy źli. O, dobra, ugasiłeś mnie, więc to może nie byłeś ty. Na tabliczce Dyziowi napiszemy, że to nie ja. To nie ty. No dobra, Creeperze, zaufam ci. Haha, a to tak naprawdę ja, dobra. Smok perczuje, także słuchajcie, pójdę tutaj. Już prawie go mamy, Creeperze. Dobra, Dyzio do niego wali z łuku, poczekajcie, ja też tutaj wezmę łuczek i będę próbował się starać właśnie tu Dyziowi pomóc. Dobra, został na jednego hita, muszę teraz trafić. Mam smoka, zabiłem. Wygraliśmy, Creeperze. Wow, Dyziowi się udało. Patrz, jak on epicko umiera. Ale to nie koniec. Właśnie teraz podlecimy Dyziowi smokiem Endu. Ender Dragon, dobra, zobacz, jak się teraz zdziwi. Drugi smok na mnie leci. Ale tego też mogę zabić. Ale czekaj, czemu on mnie nie bije, ani ja go nie mogę bić? On strzela do mnie z łuku, to niemożliwe. Co to się dzieje? Dobra, poczekajcie, teraz zrobię tak, że mnie słyszał. Halo, Dyzio. No, no, to ty, gdzie jesteś? No, patrz teraz na to. Nie, to ty byłeś znowu tym smokiem teraz. Skąd ty się tu wziąłeś? Tak, to byłem ja i cały czas widziałem, jak przechodziłeś grę. A wiesz, kto był twoim Creeperem? Nie, kto był Creeperem? No ja. Dobra, to chodź, skaczemy do portalu, Nunu. Okej. A wam, widzowie, jeśli podobają się nasze filmy, to wejdzie na te, które wyświetlałem wam się właśnie na ekranie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak, subskrybujcie kanał, widzowie. Pa, pa. Pa.